aż do kościoła. No naprawdę nie trzeba wchodzić do kościoła, czy niszczyć fasady budynków kościelnych. Ależ oczywiście, że trzeba. Ależ oczywiście, że trzeba robić to, co się czuje, to, co się myśli i to, co jest skuteczne i to, na co zasłużyli. Ale gdzie jest w takim razie tolerancja dla katolików? No tu jest tolerancja dla katolików. Właśnie tu jest tolerancja dla katolików. To, że się wchodzi do kościoła i że aktywiści zachowują się tak, jak się zachowują, że przerywają mszę na przykład? Oczywiście.